Ale to cudownie wygląda. Nie mogę się doczekać, aby spróbować. Dziś mam dla Ciebie przepis na szybką, pyszną, prostą karkówkę. Prosto z pieca. Będziemy ją piec. Piec w rękawie do pieczenia. Ale zanim upieczemy, musimy ją zamarynować. Jak zrobić marynatę? Bardzo prosto. Do miski dodajemy poszczególne składniki. Całość przepisu masz jak zawsze przypiętą w komentarzu. Musztarda Dijon, sól, mel piekłodawską, papryka słodka wędzona, dużo majeranku i nie ma chyba bardziej polskiej przyprawy niż lubczyk. Świeżo młotkowany pieprz i czosnek. Czosnek kocha karkówkę, a karkówka kocha czosnek. Teraz jest dobry moment, aby wybierać młody czosnek, który jest niesamowicie aromatyczny. Więc zawsze jak tylko możecie, wybierajcie młody, świeży, a przede wszystkim polski czosnek. Do marynaty dodajemy jeszcze oliwę z oliwek. Całość dokładnie mieszamy. Zobacz, powstała piękna marynata. Założę rękawiczki, aby nie brudzić rąk. Mam piękną tarkówkę, kilo 700, oczyszczoną z błon. I teraz właśnie użyję tych rękawiczek, aby każdy centymetr karkówki natrzeć marynatą. Czemu ją marynujemy? Będziemy ją marynować po to, aby jeszcze podbić jej smak. Po natarciu dokładnym każdego centymetra mięsa odłożę ją na 12 godzin do zamarynowania. Marynujemy oczywiście w lodówce. Karkówka idealnie natarta. Ja dziś skorzystam z folii Gosia. Oprócz tego, że jest pojemna, bo ma 50 metrów długości, twarde opakowanie, ma taki magiczny system do odcinania, który mi się bardzo spodobał, ponieważ wystarczy, że wyciągnę tyle, ile potrzebuję folii. Zobaczcie. Założę i przejadę nożykiem. Kilka chwil mam nałożoną folię. Możesz ją również użyć na przykład do kanapek, możesz je użyć do mikrofali. Do 100 stopni spokojnie można w niej podgrzewać produkty. Jest szybka, wygodna, no i sprytna. A sprytne folie ja lubię najbardziej. Miska z karkówką obłożona idealnie folią spożywczą. Żaden zapach nie wydobędzie się na zewnątrz. 12 godzin do lodówki i spotykamy się przy piecu. Minęło 12 godzin, tak naprawdę całą noc, a nawet więcej, karkówka była w lodówce. Ale ona pięknie pachnie. Jak ją będziemy piec? Ja będę ją piekł w rękawie do pieczenia Gosia. Prosto, sprytnie i przede wszystkim bardzo inteligentnie, ponieważ dzięki temu, że jego użyję, mam gwarancję, że mięso nie będzie suche. Mięso się nie przypali. Też wiem, że te rękawy, one się nie kruszą podczas pieczenia, bo już nieraz ich używałem. I mają specjalnie opatentowane zawleczki, dzięki którym nic się nam nie wyleje podczas pieczenia. Nic. Pakuję karkówkę do środka. Karkówka jest już szczelnie zamknięta. Teraz włożę ją do pieca na około godzina, półtorej godziny do 180 stopni Celsjusza. Tak, aby piekła się dosyć powolnie, aby była soczysta i te soki, które będą w środku w rękawie, one będą ciągle się przenikać. To będzie eksplozja smaku, najlepszego smaku. Jak zauważyliście, ten odcinek powstał przy współpracy z marką Gosia. Marka Gosia to producent akcesoriów gospodarstwa domowego i właśnie stworzyła Challenge Nie Challenge, dzielenia się domowymi obowiązkami. Dlaczego nie challenge? To bardzo proste, ponieważ dbanie o wspólne obowiązki domowe i dzielenie się nimi to jest żadne wyzwanie. To powinna być codzienność, która powinna zagościć w każdym polskim domu na co dzień. Marka Gosia na swoich social mediach udostępnia grafikę z hasłem "Popieram akcję, róbcie to razem" lub pod hashtagiem "Róbcie to razem". Zachęcam Was serdecznie do wzięcia udziału w kampanii marki Gosia z Radkiem Majdanem. Ja osobiście popieram tę akcję z całego serca, sam sprzątam u siebie w domu, dzielimy się obowiązkami i to nie jest zupełnie dla mnie żadna ujma, że oprócz tego, że jestem kucharzem i gotuję, to także sprzątam. Weźcie udział w akcji, do czego Was serdecznie zachęcam. To jest ten moment, na który czekaliśmy od samego początku. Ale to pachnie. Folia jest cała. To bardzo ważne. To świadczy o jej jakości. Zobaczmy, co jest w środku. I to jest karkówka. Karkówka wyjęta z piekarnika. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ta para i jeszcze paruje.
niech ona sobie odpocznie. Jak już będzie zimna, użyję folii spożywczej, aby ją zawinąć. Zawinę ją w folię, schowam do lodówki, niech sobie odpoczywa. To był właśnie mój przepis na karkówkę pieczoną w piekarniku. Wszystkie szczegóły macie w komentarzu. Zapraszam serdecznie, smacznego!